sygnałami. Tak się zdarza w tych symulatorach, nie? Że trzeba przerzucić sobie semafor, tym, żeby potwierdzić to, że to jest jednak symulator, a nie realnie. Sygnał do odjazdu został podany. Rozpędzimy się do tych 15 mil na godzinę. Ulica, bo nie będę tu się rozpędzał, nie wiadomo jak na hamowato, żeby zaraz zaciągać hamulec na maćce i hamować. Bo to by nie było zbyt realistyczne. Ja coś mówiłem, że ja czegoś nie będę robił? No właśnie tutaj coś zrobiłem. Witam panie Nightbot. Widzę, przyszedł pan pilnować porządku, dziękuję. Za wysłanie regulaminu na czacie, właśnie mi się zaciął symulator, super. Ścinka była spowodowana z mojej winy, wszystko się zacięło, dziękuję. Nawet gra mi się zacięła, program się zaciął, wszystko się zacięło, ścinka spowodowana w zupełności przeze mnie. Więc nie macie się co martwić, że wam transmisję przerwało na chwilę, moja wina. Ładny, ciasny mostek. Tu sobie zrobimy zrzucić ekran, to będzie idealny na miniaturkę. Przejazd przez mostek zwodzony, to będzie ideał. Hamulec pomocniczy, zwany tutaj w tym symulatorze hamulcem lokomotywy, działa jednak czasami dobrze.
czym tęsknię. Nasza jazda, co to jest? Chyba ten nastawnik. Nie, w sumie czek. Teraz mają ten nowy symulator wydać, nie? Co ma zastąpić maszynę. Dokładnie w 2021 czekam z niecierpliwością. Osobiście na to. Może być multiplayer. Wtedy dwa mi dali bana za multikonta, których nie miałem, więc będę miał chociaż to nagrywanie z deszurowania. Mam nadzieję, że będzie tam taka możliwość. Było ostre do hamowania, można stwierdzić. Krzesło strzepi, trzeba na oliwić. Thank you.
Kolejny ładny most. Dobra, będzie to wybieraj tę miniaturę. Czesło szczepi masakra. Trzeba naprawdę nowo liczyć. Magia pociągu odjechał, tak? Jeszcze jakiś zryw? Będziemy stali 5 minut na stacji. Oleton Broad North 2. Oleton Broad North 2. Tak, peron drugi. Spróbuję. Widzicie jak to chodzi? Prawo, lewo, lewo, prawo. Takie trzy wetory to są, nie? Ja co wracam oczywiście do wetorów. No czym się mało przejść przez wagon, który tak się rusza neuralicznie prawo i lewo. Prostych tor. Na przykład nie ma przerwy, tu jest nie wiem 3 km przerwy. Ciekawe. Ciekawe po to dlaczego wagonów są dwie lokomotywy, jedna z przodu, a druga z tyłu. Mi się wydaje, że ta jedna z przodu by wystarczyła na jazdę 100 na godzinę. Dobrze, jakieś dziwne ścinki łapiemy w symulatorze. Nie wiem czym to jest spowodowane.
A może tym, że następny semafor jest na stój. Przejazd mi zatwierdzi. Więc jedzie. Sobie zapiszę na wszelki wypadek. Teraz zatrzymanie na stacji z widoku na pasażera, nie? Co sprawia, że stajesz się przestępcą? To czy dasz się złamać? Wejdź do świata gry Cyberpunk 2077. Walcz z korporacjami i modyfikuj swoje ciało. No i o to chodzi. Poznaj smak życia. Peperon tu niby jest jeszcze, nie? Teoretycznie, no ale na słyszę. A, bo tam przed nas wjeżdża jeszcze ten jeden pociąg, nie? Dlatego mam semafor na stój. Następna stacja jest za 1,5 minuty. Kawałeczek. Jeszcze musimy tu długo stać. Zobaczujcie się ludzie, szybci, szybci, nie mamy tu pół dnia, nie? Zamiast jechać aktualnie to staje i czekam na nową godzinę odjazdu, nie? Radiostop tu nie działa. Co chciałem guzik dusić, chyba że tu jest gdzieś radiostop. Chyba nie. Nic się nie trzeba było to widać, byśmy nie stali.
Jeszcze tyle czasu mam. My już powinienem jechać, nie? Dostaliśmy chociaż punkty za punktualność, nie? To spalanie widzę jest takie same cały czas. Więc się cieszę. Nawet jak mu dałem w kości to spalanie, tak kilo ampery widzę, nie rosną półtorej. Ładnie się trzyma tam, to jakieś oszukane. Aż to całe 10 km na godzinę. Czy zdążymy w ogóle wyhamować, bo też kiepsko nam to idzie. No, minus 4, ale to dlatego, że odpuściłem na koniec, żeby też strasznie ostro nie przyhamować. Jeszcze wygazowałem. No to jest ten, co przed nas wjeżdża. Dobra, też podjedziemy pod koziołka oporowego. Widzimy kamerę z pierwszego sprzęgu. Staniemy równo z nim. Mamy nawet wysiadanie, wyłączymy silnik. A zapomniałem, że to nie działa. Engine stop button. Już cichutko. Widzicie, równo, normalnie. Jakby mieli wystartować zaraz razem, nie? No to dobrze, mówiłem, że to są szynowusi, kiedy?
No, ładnie wykonaliśmy i pewnie będzie złoto, nie? Tylko większość punktów traciliśmy. No, czyli mamy złoto i w tym akcentem chciałbym podziękować wam za te odcinki oraz za czas, który dalej wam na niestety dobiegło końca. Więc komentujcie, subskrybujcie, ja się z wami żegnam, subskrybujcie oczywiście. Czy subskrybujcie, ja się z wami żegnam i do zobaczenia, na razie, cześć, pa.